Poseł Adam Abramowicz wraz z radnymi zbierali na dworcu PKP podpisy o przywrócenie niektórych połączeń kolejowych. Chodzi o kursy zlikwidowane wraz z Nowym Rokiem, m.in. pociąg relacji Terespol-Szczecin, umożliwiający bezpośredni dojazd do wielu miast. W Białej Podlaskiej zlikwidowano pociąg, który kursował przez kilkanaście lat, a komunikował nasze Podlasie z resztą Polski, tak zwany popularny Szczeciniak, a także przy nowym rozkładzie jazdy zlikwidowano pociągi, które komunikowały Terespol, Białą i Międzyrzec z Warszawą. Te utrudnienia powodują, że cała ta idea remontu torów, wydania tej ogromnej sumy pieniędzy na remont torów jest bez sensu, dlatego że najpierw wydajemy pieniądze na to, aby poprawić komfort jazdy, a następnie likwidujemy pociągi. Akcja prowadzona przez Abramowicza i radnych ma za wszelką cenę doprowadzić do przywrócenia połączeń. Jest to akcja całkowicie społeczna, którą chcieliśmy zorganizować po to, żeby w Warszawie politycy też nas usłyszeli, tutaj z Białej Podlaskiej, mieszkańców, że jesteśmy odcięci od świata. Zabranie pociągów, które by jechały poza granice Warszawy, odbiera nam całkowicie możliwość kontaktu ze światem. Również połączenie ze stolicą Polski, tutaj wschodu Polski, troszeczkę jest nie bardzo brane na serio, ponieważ my jako mieszkańcy Białej Podlaskiej mamy tylko 3 pociągi dziennie, z których możemy skorzystać. Pierwszy jest o godzinie 6, drugi jest o godzinie 10, a trzeci jest po godzinie 20, więc w środku dnia nie mamy takiej możliwości. Natomiast przez nasz dworzec przejeżdżają pociągi relacji międzynarodowych, do których wystarczy w Terespolu doczepić jeden wagon i można uzyskać takie połączenie. I dlatego chcemy wysłać do premiera rządu Donalda Tuska podpisy kilku tysięcy mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu białskiego o przywrócenie tych pociągów. Mamy nadzieję, że to zaskutkuje. Na komunikacyjne niedogodności narzekają sami zainteresowani, czyli pasażerowie, którzy nie kryją rozgoryczenia. Rzadko korzystam z pociągów, ale ostatnio właśnie jak jechałam do mojej mamy, to stanowczo za słabe jest to rozwiązanie komunikacyjne między Poznaniem a wschodem Polski, czyli Białą Podlaską. Szczególnie jeżeli chodzi o powrót. Kiedyś było takie połączenie, że można było jechać w ciągu popołudnia wczesnego, a teraz już jest tylko ranne połączenie i wieczorne. Często podróżuję do Szczecina i dla mnie są bardzo uciążliwe. Przesiadanie się, spóźnione są te pociągi, no koszmar. Bardzo mi się nie podoba, że zlikwidowali pociąg z Terespola do Szczecina, ten jednocześnie nocny jednym. I wiele osób to korzystało z tego pociągu. I utrudnia niestety, ale trudno to jest do wielu miejscowości, czy nie tylko do Szczecina, czy do Poznania, ale to był jednym ciągiem się jeździło, czy dziećmi się jeździło, to wygodnie. Teraz likwidowali, kilka pociągów likwidowali, chcę powiedzieć, i utrudnia niestety pasażerom dojazd do celu. Jeśli mam się wypowiedzieć w sprawie PKP, to dla mnie też bankrut. Myślę, że panowie w PKP się tym się zainteresują i odnowią jakieś linie. Szczególnie między większymi miastami w Polsce. Był pociąg do Wrocławia przez Łódź, teraz muszę przesiadać się w Warszawie, a nie wiadomo, ostatnio były problemy, 1,5 godziny czekałam na dworcu w Warszawie. Był pociąg wcześniej do Szczecina, no już pali jeszcze Szczecin, ale no tu przynajmniej od 10 nie ma, po 20 żadnego pociągu. Świat deskami zabity i płachto zasłonięty, taka Biała Podlaska. Organizatorzy akcji mają nadzieję, że PKP zrozumie problem mieszkańców i przywróci część połączeń. Na razie ręce zacierają prywatni przewoźnicy oferujący bezpośredni transport busami, m.in. do Warszawy.